mówi pan, że nie oszczędza. Wielokrotnie wam to pokazuje, że oszczędza. Pierwsze, co zaoszczędziłem, to na swojej pensji. To jeszcze mniejsze. To na swojej pensji. Okej, okay. Jeżeli Wagner wprowadzamy, spokojnie zgadzam się na to, że zaoszczędziłem. Dobra, ja pracuję za darmo. Ja pracuję za darmo. Pracuję za darmo. I ile pieniędzy w gminie z tego tytułu będzie? Grosz to grosza. Ile? Proszę panią, moje oświadczenie majątkowe jest ogólnie dostępne. To jest skala. Proszę państwa, ja przepraszam, ale ja będę chciała się już zacząć zbierać. Panią, ja naprawdę nie muszę być burmistrzem, uwierzę. Proszę pana, ale ty nie wybraliśmy. Panie burmistrzu, a propos ekonomii jeszcze. Pojęcie o ekonomii, o budżecie naszej gminy, to mieliśmy w ubiegłym roku pokazane. Tak, analiza. Jak pan pokazał, że prawie rok, blisko milion leżało na koncie gminy przy zadłużeniu rzędu 10 milionów. Wystarczyło ten milion przeznaczyć na zadłużenie, a tylko wtedy, kiedy będzie potrzebne, i by pan zaoszczędził z tych 800 tysięcy kosztów obsługi zadłużenia, bo nie 400. Zaoszczędził pan znacznie więcej. Panie radny, głęboko pan się myli. To, że pieniądze leżą na koncie, to powodują tylko i wyłącznie jedną rzecz. Że są oszczędności. Poprzednia ekipa non-stop jechała na debecie w 2013 roku. Wie pan, ile zapłaciliśmy z tego tytułu tylko utrzymania debetu? Ponad 60 tysięcy. Ile pan dostał odsetek z tego miliona? A my na plus zarobiliśmy 10 tysięcy. Tak. I tak naprawdę na zadłużenie, na obsługę zadłużenia, by pan zaoszczędził. A z czego utrzymać? Czy ja bym mogła zaproponować, że jednak na ten temat nie rozmawiamy. Ale pan zawsze to ja mam taką propozycję. Pan zawsze tak twierdzi, że ja pierwszy zatrzymam. Zawsze jest tak. Jakoś spójrzcie, przepraszam jeszcze, jak dobijam się do głosu. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, pani tutaj ładnie pokazała, że nasz pan tam Morawiecki, nasz budżet, wszystko państwo nasz pikuje w dół. Nie. Bardzo... Powiedziała pani tak spokojnie. Pani proszę mi dać skończyć. Tak? Pani pokazała to w ten sposób. Proszę pani sobie później obejrzeć. Drodzy państwo, bardzo państwa proszę obejrzeć sobie zakład pana posła Neumana z byłym panem Szałamachą. Założyli się o 10 tysięcy, że mimo 500+, spadnie za deficyt budżetowy w naszym państwie. I zmarł o 1/4. Zostało z 50 chyba coś 6 miliardów, zostało chyba 20 tam z haczykiem. Żałuję jednej rzeczy, bo nie wziąłem, mam wytyczne z Narodowego Banku Polskiego, ile było trenowane nasze państwo przez 8 lat, ostatnie przez PO-PSL, ile wyprowadzane było z państwa naszego pieniędzy. I teraz my dyskutujemy na temat oświaty. Ja postaram się na następną sesję państwu to wydrukować i dostarczyć każdemu sołtysowi. Z 50 kilku miliardów, gdy wszedł PiS do władzy, zostało 4,5 miliarda tylko pieniędzy, tyle zaoszczędzono w budżecie, które wypływają, jesteśmy drenowani przez zagraniczne korporacje. To są dane z Narodowego Banku Polskiego, ja tego nie wysłałem z palca, ani nie drukowałem tego, ani ja państwu to przedstawiam, ale to nie odpartyjnienia oświaty. Odpartyjnienia oświaty. Nie mówmy tutaj. Proszę panią, pani da skończyć. Miała pani tyle czasu, teraz ja. I jeśli by była tak Polska niedrenowana i by rząd dbał o nas, by było na to oświatę. I pan ładnie burmistrz mówi, że 500+ psuje budżet, jak to kiedyś powiedział. Czemu nie dać, panie burmistrzu? Trzeba go nie dać. Oddać na przedszkole, albo na Cieszewo, albo na Robotwóz. Niech będzie te 500 zł, ale grosz do grosza będzie kokosza. Dawno mówiłem? Obciąć diety 2 lata temu? Wielka walka była. A trzeba było nie zakłamuję. Jak była uchwała o zdjęciu 5, to pan głosował przeciw. Nie. Ja byłem inicjatorem, panie burmistrzu. Przepraszam bardzo. Ja bym chciała, w tej części, która nie dotyczy
oświacie. Ja też nie. Chcę od partii. Ja nie chcę stowarzyszenia w naszej gminie, bo już tu mamy spółki, spółeczki najróżniejsze, więc pani tutaj tak ładnie, pięknie podniosły, że o, jest tragedia, to tamto, tutaj pani nasza przychodzi w łóżko, pyk, i już będzie super. A skąd pani się utrzymuje, skoro te szkoły mają być utrzymywane z naszego subwencji, a z czego pani się utrzymuje, pani stowarzyszenia? Nasze stowarzyszenia, czy ja osobiście? Stowarzyszenie, no jest pani stowarzyszenie. Utrzymuję się przede wszystkim z pracy wolontarystycznej rodziców. Natomiast szkoły utrzymują się z dotacji z budżetów gminnych oraz z innych pieniędzy, które stowarzyszenia pozyskują na rzecz szkół. Dobrze. Więc ja bym proponował taką zakończyć jakoś puentą te spotkanie nasze. Ale ja jeszcze nie chcę kończyć, bo ja chciałam nie, się ale nie, ja nie mówię, z panem, tylko z państwem. Chciałam się do czegoś umówić. Bardzo proszę mi dać dokończyć. Bardzo proszę, jeśli kogoś zaprosimy kogoś kompetentnego z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zrób nam spotkanie, czy z kuratorium, niech ktoś przyjedzie nam wytłumaczyć, ile będzie, czy to padnie, czy to nie padnie. Krótko i na temat, żeby nam wytłumaczyli, czy to jest realne, czy nierealne. Bo tutaj to na razie to uprawiamy, a to tak będzie, a to tak będzie, tak sobie. Proszę państwa, bardzo dobry pomysł. Jeśli państwo chcecie, mogę w tym pomóc, ponieważ... A, dobrze, wspaniale, wspaniale. Dobrze, proszę.